Maciek, przed nami mecz z Miedzią Legnica. Jak wy się zapatrujecie na to spotkanie? Jedziemy pozytywnie nastawieni. Po dwóch remisach u siebie, pierwszy mecz wyjazdowy. Wiemy, że jedziemy do dobrego rywala, który wygrał dwa mecze. Także jedziemy bojowo nastawieni, walczyć o trzy punkty. Ten mecz z Arką Gdynia nie należał do najfajniejszych dla oka, ale na pewno z pozytywów warto zaznaczyć, że wygraliśmy na zero z tyłu. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, no, mecz z Arką na mnie wyszedł. Arka przeważała, miała zdecydowanie więcej strzałów i stałych fragmentów. Przeanalizowaliśmy ten mecz, wiemy dlaczego tak było. Teraz jedziemy już troszkę z innym nastawieniem na ten mecz i tak jak powiedziałeś, no bardzo dobrze się stało, że nie przegraliśmy tego meczu z Arką, bo słabo graliśmy, to trzeba powiedzieć. I teraz mówię, chcemy się odkuć, jedziemy do Legnicy po trzy punkty. Wiemy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Legnica, jak to się mówi teraz, mieć się w gazie. Także no, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać.